serdecznie po raz kolejny w Oświęcimiu. Przypomnę, że dzisiaj zakończyła się rywalizacja w ćwierćfinale pomiędzy Unią Oświęcim a Tysobią Tychy. Wynik 3-1 dla Tychów. Przeszli do półfinału. Gratulujemy i życzymy Mistrzostwa Polski. Prosimy o krótkie podsumowanie, jak zawsze. Zaczniemy od trenera gości. Tak jak się gada, że ten ostatni wrogie najcięższy, a to było dzisiaj. Ja sam wiedział, że to nie będzie łatwy z takim kierunku, bo wiedział, że Unia to położy wszystko. Dzisiaj rali naprawdę dobrze, aby znali kłopoty. Raliśmy dosyć niebowo, ale na koniec ten mecz by zwadli, co się tyka wyniku. Pewnie by nie rali tak dobrze, ale zwadliśmy wynik, a to jest podstawa. Cieszymy się z zwycięstwa. Awansu dalej. Trener Aksam, Unia. Chcieliśmy zagrać trochę bardziej agresywnie w dzisiejszym meczu. Grać bardziej konsekwentnie, jeśli chodzi o strefie neutralnej, żeby nie dać tyle czasu i miejsca Tyszanom. Wydawało nam się to. Nie wykorzystana sytuacja 5-3. Dwa błędy moich zawodników sprawiło, że niestety musieliśmy oddać to zwycięstwo. Ale na pewno drużyna nie poddała tego meczu i walczyła do końca. Niestety, tak jest w sporcie, ktoś musi wygrać, to musi przegrać. Może do trenera Piątka, w jaki sposób na zmotywowanie swoich zawodników w rywalizacji o to piąte miejsce? Zmotywowanie. Będziemy walczyć. No nie wiem, mało powiedzieć. No. Znaczy, no bo czy jak mam to nie jest sens takie granie o to miejsce 5-7. Ja wiem. Trzeba grać, no. Gra się do końca. Tak, założone było przez PZHL, gra się, no to będziemy grać. Dziękuję bardzo, życzymy Mistrzostwa Polski.